Siemaneczko z tej strony Gogi. Zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj obiecany materiał dotyczący analizy zmian w designer komentary czy też rules komentary. A więc druga część omawiania balancing data slate'a, który się pojawił na początku lutego. No i tutaj przejdziemy sobie przez cały ten dokument analizując zmiany, czyli wszystko to co pojawiło się. Czerwoną czcionką, a na samym końcu dorzucę jeszcze kilka takich ciekawostek zasadowych, które wychodzą podczas grania i o których myślę, że warto pamiętać. Na pierwszej stronie mamy informacje o zdolnościach, które mają tą samą nazwę, i ich kwestia ewentualnego stakowania się. No to Guys' Workshop poszło tutaj po dość prostej interpretacji. Jeżeli jakiś efekt ma swoją nazwę, tutaj akurat użyto przykładu Suppressed, czyli tam spłumienia jakiegoś unitu ze względu na konkretny ostrzał, no to konkretna abilitka używana jest tylko raz i jej drugie użycie nie stakuje się. Tak? Ponieważ unit podtraktowany jakąś tam abilitką jest Suppressed. I ponowne użycie tej samej zdolności nie zmienia faktu, że ona jest podwójnie supres, czy, czy coś takiego, tylko po prostu jest supres, więc to się nie stakuje. Natomiast przykładowo zdolność Great Uncle One, która nazywa się Nurkzlot, ona nie jest ani aurą, ani nie informuje, że coś tam się dzieje z unitem pod kątem jakiejś tam nazwy, tylko po prostu jest informacja o tym, że zmniejsza toughness, więc dwóch Great Unclean One'ów zmniejsza wrogi Tafnes O2, bo nie ma jakiegoś tam słowa kluczowego, który by określał jakiś tam konkretny stan, konkretny status danej jednostki. Też tutaj przy okazji zwrócę uwagę na to, bo ta zasada jest dość często nadinterpretowana. Bardzo często w zdolnościach przykładowo, które dają nam strategemy z Battle Tactics za 0 CP, na przykład tam z Hive Tyranta czy z Kapitana, tam jest napisane na samym początku bardzo często, że jeden model swojej armii może użyć tej zdolności, wtedy tam jeden stratagem jest za zero bla bla bla. No i ludzie bardzo często jakby przeskakują ten zapis o tym, że jeden model może tego użyć i myślą, że mogą na przykład trzykrotnie obniżyć stratagem do zera, jeżeli mają na przykład trzech kapitanów. Więc o tym warto pamiętać, że tak nie jest. Taka obniżka jest jednorazowa. No, przykłady są to jasne, jest też w drugim przykładzie Custom Boosta Blasta, czyli jeden z samochodzików Orczyk, no i tam jest Riven Tindaka, e, abilitka, no i ona też nie jest Aurą, e, ale się nie stakuje ze względu na to, że po jej użyciu określamy wroga jako suppressed, ma minus 1 do hita, no i niezależnie od tego ile razy on zostanie suppressed, to zdolność działa tylko i wyłącznie raz, to myślę, że to jest dość klarowne, fajna sprawa, że... Jeżeli mamy po prostu nazwę jakiegoś statusu, to to się już nie stakuje, a jeżeli nie ma takiej sytuacji i jednocześnie nie mamy do czynienia z aurami, no to wtedy się to stakuje. Dodawanie modeli do unitu, tutaj są takie dwie zmiany, jedna drobna, druga bardzo duża. Drobna zmiana, umieszczamy te modele na początku fazy, w której te modele wracają, więc jeżeli mamy zapisane, że Nasze modele wracają w momencie, no to robimy to na samym początku tej fazy i oczywiście musi to być wszystko w koherencji. Natomiast dodano zapis o tym, że możemy dodawać modele do unitu w przypadku jakiegoś tam na przykład, skrzeszenia poza stołem w rezerwach. Przykład, mamy jakiś tam unit Grey Knightów, mamy aptekarza, który skrzesza nam modele unit z aptekarzem ranny zostaje cofnięty do rezerw ze zdolności specjalnej Grey Knightów. no i to wskrzeszanie jest przed reinforcement stepem, kiedy ten unit wraca na stół no i wcześniej informacja była tylko taka, że musimy dostawić martwy model do koherencji a że nie możemy złapać koherencji poza stołem, no bo nas nie ma na stole fizycznie no to wszystkie próby wskrzeszania były automatycznie blokowane i nie dało się tego zrobić. Tutaj mamy wprost informację o tym, że nasz unit może się leczyć, wskrzeszać w swoje modele, także będąc w rezerwie. To dotyczy też na przykład reanimacji nekrońskiej, tam nekrony z tego korzystają, więc to jest bardzo, bardzo duża zmiana, która pozwala lepiej wykorzystywać zdolności wskrzeszające modele w naszych. Oddziałach. Przybywanie z rezerw. Bardzo ważna zmiana, informująca nas o tym, że jeżeli mamy zapis, który pozwala nam wyjść rundę wcześniej niż normalnie z rezerw, to nadpisujemy zasady matchet play, które nie pozwalają wyjść z rezerw w pierwszej turze. A więc tam zasada tyranicka w jednym z detachmentów, czy zasada w Space Marines, itd. tak Jeżeli jesteście w rezerwach i macie jakąś zasadę, która mówi, możesz wyjść tak, jakby była tura wcześniej, czyli w pierwszej turze jesteś traktowany, jakby była wirtualnie tura druga na potrzeby wychodzenia z rezerw, to możesz to zrobić. Można też, jeżeli mamy jakąś zdolność, która cofa nasz unit ze stołu na koniec movementu przeciwnika i wymusza. Powrót z rezerw w naszym kolejnym momencie. Można to też zrobić w pierwszej battle rundzie, jeżeli to przeciwnik zaczyna, tak? Czyli przeciwnik zaczyna, kończy swoją turę, my na koniec jego pierwszej chowamy coś, na przykład ze strategiemu demonicznego poza stół i wychodzimy z rezerw w pierwszej turze z powrotem. To jest jak najbardziej dozwolone. W Gensteeler Kulcie jest taki sam stratagem i to pozwala wyjść także w pierwszej rundzie. Oczywiście, sytuacja tylko i wyłącznie, kiedy przeciwnik zaczyna, no bo jeżeli my zaczynamy. To wtedy na koniec pierwszej tury przeciwnika, czyli ogólnie na koniec pierwszej rundy, schować jakiś unit, no ale my wtedy wychodzimy jakby normalnie w drugiej, więc to się akurat tutaj nie zmieniło, nie? Także o tym warto pamiętać. Bardzo duża zmiana, która powoduje, że te zdolności wychodzenia z rezerw, gdzie liczymy się tak, jakbyśmy wychodzili turę wcześniej, są bardzo, bardzo mocne. Zmiany odnośnie Battleshoka, to są tak naprawdę tylko takie delikatne klaryfikacje. Najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli z jakiegoś powodu wykonujemy battle shock test w komandzie, ponieważ jest on wymuszony przez przeciwnika. No to wtedy nie musimy wykonywać tego takiego drugiego bazowego, że tak powiem battle shock testu, tylko po prostu jest to jeden test. Tu akurat zmiany niby jest na czerwono sporo, ale to są delikatne szlify, no i takie bzdury, że nie można wymusić Battleshock testu na unici, który został przykładowo zniszczony. nie? Kolejna strona bardzo, bardzo fajna, ponieważ te obrazki to chyba najlepsza rzecz w ogóle, całego RUL z komentary. Mamy informację, która już była oczywiście wcześniej, jak strzelamy do pojazdu lub monstra w kombacie, i jak ten monster lub pojazd strzela w kombacie, czyli bardzo szybko. Podsumowując, pojazd strzela w cele, z którymi jest związany w kombacie poza blastami z karą minus 1 oraz z dowolnych broni, również z Blastów poza kombat z minus 1 do trafienia, natomiast unity z zewnątrz mogą strzelać w ten pojazd z karą minus 1 do trafienia, a unity zaangażowane w kombacie z tym pojazdem lub monsterem, które nie są pojazdem lub monsterem mogą strzelić tylko i wyłącznie jeżeli mają pistolety Charge'a jeżeli chodzi o szarże, tutaj bardzo ważna sprawa czym jest Charge Bonus bo okazało się że rulesy odnoszą się do zasady Charge Bonus a nie opisują czym on jest. Charge Bonus to jest po prostu Fight First Ability i nic więcej tylko i wyłącznie. To jest mega ważne ponieważ Heroic Intervention stratagem mówi nam że Wykonujemy tak naprawdę charge roll, wykonujemy szarże i jedyna restrykcja, oprócz tego, że jeżeli jesteśmy pojazdem to musimy być walkerem, bla, bla, bla. To jedyna restrykcja jest taka, że my tracimy charge bonus. No i ludzie nie wiedzieli czym dokładnie ten charge bonus jest. No bo przykładowo Blood Angels mają w swojej zasady detachmentowej, że jak szarżują to mają plus 2 do siły i plus 1 atak. No i to jest pytanie czy to jest charge bonus. Teraz dzięki temu zapisowi wiemy, że nie. Czyli, jeżeli unit wykonuje Heroic Intervention to traci Fight Firsta, więc nie bije pierwszy, jeżeli chodzi o kolejność. Natomiast wszystkie zdolności, które odpalają się po zaszarżowaniu, czyli właśnie plus 2 do siły, plus 1 atak w przypadku Blood Angels itd., dalej, Te wszystkie zdolności działają w heroiku, ponieważ one nie są bonusami oznaczonymi jako Charge Bonus, tak? One wynikają z tego, że zaszarżowaliśmy. Ale nie są zdefiniowane jako charge bonus, więc to jest mega, mega ważne. Jedyną rzeczą, jaką tracimy w Heroiku, to jest fight first, cała reszta działa normalnie, tak jakbyśmy normalnie szarżowali. Potem jest troszeczkę o kontroli znaczników. Najważniejsza zmiana, która wynika, ona się jeszcze pojawi na jednej stronie później. Najważniejsza zmiana jest taka, że Markery, kontrole nad markerami, i tak dalej, sprawdzamy zawsze na końcu każdej tury i na końcu każdej fazy. Obydwóch graczy, czyli tak naprawdę co fazę sprawdzamy, kto kontroluje znacznik. Chyba, że jakaś zasada mówi, że jest inaczej, no bo przykładowo tam demony na swoim detaczmencie indeksowym oraz nekroni na kanoptek kurcie mają zdolności, które. Odpalają się w momencie, kiedy tam kontrolujemy większość znaczników w normalizacji, ale one mają już konkretnie zapisane, w którym momencie się to sprawdza. I tam ten zapis jest troszeczkę inny: demony inaczej sprawdzają, nekrony sprawdzają inaczej. I to jest ok: to jest po prostu zdolność, która jest opisana konkretnie w zasadach. Natomiast na przykład tak zwane styki objective, czyli ta zasada, która pozwala nam kontrolować znacznik jak nawet z, zeszliśmy z tego znacznika, no to teraz sprawdzamy tę zasadę co fazę. Kiedyś było tak, że przeciwnik miał styki objective, my wszarżowaliśmy na ten znacznik, mieliśmy przewagę w szarży w Charge phase na tym znaczniku, ale w kombacie zostaliśmy wycięci. I na koniec fight phase'u przeciwnik miał kontrolę nad tym markerem z powrotem. Albo przykładowo ten kombat zakończył się obopólnym zniszczeniem jednostek, bo na przykład było jakieś bicie po śmierci przykładowo, czy coś takiego. I na starych zasadach ten sticky objective zostawał, bo kontrolę sprawdzaliśmy na koniec tury. Natomiast teraz sprawdzamy kontrolę znacznika co fazę, a więc jeżeli wbijamy sobie na jakiś marker w charge phase, to na koniec charge phase'a... Sprawdzamy, czy nie przejęliśmy tego markera, co może być ważne dla jakichś tam przerzutów itd. itd. No i potem sprawdzamy w fight phase i na koniec całej tury, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o tą kontrolę, tak? Czyli sprawdzamy to cały czas na bieżąco, ale tylko raz na fazę, na sam koniec, ponieważ też może się zdarzyć sytuacja, gdzie sprawdzacie, czy macie kontrolę nad znacznikiem, żeby mieć na przykład jakieś rerole bo macie zdolność, jak na przykład w custodę, że macie tam pełne przerzuty. Jeżeli jesteście na znaczniku, który kontrolujecie, bla bla bla. I załóżmy, że szukacie tych przerzutów w shootingu, to wy musicie kontrolować ten znacznik na koniec movement phase'a. Jeżeli jakaś pierwsza salwa w shootingu zdmuchnie przeciwnika na tym znaczniku i wy przejmiecie nad nim kontrolę, to wy tą kontrolę sprawdzacie dopiero na koniec samego shootingu, czyli już nie odpalicie żadnej zasady, która bufuje wasz shooting z powodu tego, że macie kontrolę w shooting phase'ie. tak? Ponieważ sprawdzanie znaczników zawsze jest na koniec danej fazy, to jest mega mega ważne. Tego trzeba sobie po prostu pilnować. No, i też jest informacja na sam koniec, że punkty zdobywane na koniec tury, wynikające z markerów, są wyliczane na samym końcu, tak po, po wszystkim. Liczenie się jak ruszeni, a normal move. Ogółem chodzi o to, że unit, który wychodzi z rezerw, jest liczony wirtualnie, jakby wykonał ruch na potrzeby, przede wszystkim broni heavy, żeby tam nie dostać do hita i tak dalej, natomiast nie może być targetowany żadnymi strategiami, które są używane na unit, który po prostu wykonał taki oficjalny normal move. Tak, to jest po prostu sklaryfikowane, że. One wprawdzie są wirtualnie liczone jako ruszone, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie na potrzeby strzelania przede wszystkim, a nie są traktowane jakby wykonały normal move. I też jest informacja o transporcie. To wyjście 3 disembarkowe z transportu liczy się jak ruszone, na potrzeby broni heavy przede wszystkim, natomiast nie liczy się jako wykonanie normal move'a na potrzeby odpalenia jakichś tam specjalnych zasad. Zyskiwanie cepeczków, dosłowne potwierdzenie tego, że... Odzyskiwanie w command phase ze Swarm Lorda, czy na przykład z Autarchy, eldarskiego, itd., itd. To wszystko liczy się do tego, że zyskujemy maksymalnie jeden command point na battle rundę. poza tym jednym bazowo odzyskiwanym w naszym Command phase i jednym zyskiwanym w command phase przeciwnika. Dwie jedyne zasady w tej grze na ten moment, które pozwalają uzyskać więcej niż w sumie trzy cepeki na battle Rundę, to zasada Imperial Knightów i zasada Wotan, które mówią wprost, że otrzymujesz za konkretnie spełniony warunek ileś tam cepeków jednorazowo, tak? Więc to są dwie zasady, które to nadpisują. Natomiast wszystkiego rodzaju odzyskiwaczki odrzucanie karty na koniec tury, jak gramy taktykale i nie zrobiliśmy danego zadania za to, żeby dostać CPK to wszystko wchodzi w pulę jednego maksymalnie CPK którego możemy otrzymać dodatkowo poza tymi dwoma, które otrzymujemy bazowo w każdym z tych dwóch command phase'ów damage characteristic kolejna bardzo ważna informacja ogółem tutaj chodzi o wszelkiego rodzaju połowienie damage'a jak avatar of kain czy jakieś redukcje damage'a jak dreadnoty i tak dalej ogółem zasada wygląda w ten sposób jeżeli mamy damage, który składa się z kilku liczb, na przykład D6 plus 1 z Las Kanona, albo tam D6 plus 2, i tak dalej, tak dalej, nieważne. To wszystko traktowane jest jak jedna liczba, którą sobie tam dodajemy, sumujemy, i potem traktujemy modyfikatorem, odejmujemy 1, połowimy, i tak Natomiast modyfikatory damage'a, czyli zasady, które dodają nam same z siebie. Jakąś liczbę, na przykład zasada melty, która jest stricte modyfikatorem, ona nie jest tam zapisana w profilu damage broni, to nie jest tam dla 12 12-3 D6 plus 1, tylko jest melta, która tam mówi 9-4 D6 melta 2, to oznacza, że tam w połowie zasięgu zadajemy damage D6 i 2 dodatkowo z melty, i ta melta jest zapisana jako modyfikator, tak? Jako słownie melta 2. Tak, jak jest sustain hits, itd. Tak tak zasady melty i wszystkiego podobne zasady modyfikatorów nie wchodzą w tą pulę połowienia, redukcji damagea, zerowania damagea itd. Tak tak Innymi słowy, jeżeli strzelamy w ghost killa z zasadą melta 6 i kulniemy z naszej losowej charakterystyki damageu trójkę na d6, to zadajemy 3 damagea, które ghost kill może sobie anulować. Albo Avatar of Kane może sobie społowić. ale ten modyfikator wynikający z zasady Melta 6, czyli dodatkowe, bonusowe 6 punktów damage'a, ignoruje to ignorowanie damage'a z Ghost Keilla, ignoruje to połowienie z Avatara i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mega, mega ważne, że ten taki zapisek, na przykład przy laskaniu, że damage wynosi D6, +1, to to nie jest modyfikator. Natomiast Melta 4 przykładowo jest już takim modyfikatorem, który omija te wszystkie dodatkowe. Redukcję. Na kolejnej stronie tylko jedna taka informacja. Jeżeli macie więcej niż jedną zdolność, która mówi, że nie wykonujesz Advance rola, tylko zamiast tego przesuń się dodatkowo kilka cali, tam do, dołóż sobie do movementu i tak dalej. Jeżeli macie kilka zasad tego typu na danym unicie, to wybieracie tylko jedną zasadę i to jest jakby oczywiste. Dalej jest embarkowanie i rezerwy. Jeżeli embarkujemy się z transportu, który wyszedł z rezerw, to Wychodzimy także w 9 calach od przeciwnika, więc nie możemy zrobić tak, że transport wychodzi w 9 calach z rezerwy, np. drop pod i my z tego drop poda wychodzimy w 3 calach, a więc znajdujemy się tak naprawdę w 6 calach od przeciwnika. Absolutnie nie. Do tego nie możemy deklarować szarży, jest to związane z kordusami, ponieważ transport, który wychodzi z rezerwy jest traktowany jakby się ruszył, a po wyjściu z transportu, który się ruszył nie można szarżować z bazy, no chyba, że on ma np. jakąś tam asal rampę jak Land landrider, no to wtedy oczywiście wychodząc z landridera, który wyszedł z rezerw możecie zaszarżować normalnie nie no i też nie możecie wykonać żadnego normalnego ruchu wychodząc z takiego transportu po prostu wychodzicie w tych trzech calach jesteście traktowani jak ruszeni na potrzeby na przykład broni heavy ale nie jesteście traktowani jakbyście wykonali normal move na potrzeby na przykład użycia jakichś strategemów pod tytułem rzuć na niego inwa, jeżeli wykonał normal move coś tam coś tam nie to jest to, o czym mówiłem wcześniej na poprzednich stronach. NHCMenty ulepszenia. Jeżeli mamy charakter unit, który składa się z większej ilości modeli, no to musimy konkretnie określić, który model ma dany przedmiot. Więc to jest po prostu takie konkretne, tak? że jeżeli macie na przykład unit składający się z trzech charakterów, to na ten unit bierzecie sobie jakieś tam ulepszenie, ale musicie określić, że ktoś tam konkretnie go nosi, tak? z tego wszystkiego. Fight on death, bicie po śmierci. Tutaj ogólnie wygląda to w ten sposób, że wszystko dzieje się w jednej chwili i na potrzeby na przykład określania, czy jesteśmy below starving strength, czy below half strength i tak dalej, żeby na przykład sobie odpalić jakieś dodatkowe zasady. To my sprawdzamy ten stan jakby na początku bicia. Po śmierci, bo no, formalnie to jest tak, że model jakiś bije, no i potem ginie, tak? Jest ściągany ze stołu. Przykładowo, mamy pięć battle sisterek, które chce uderzyć po śmierci. W teorii mogą, można by argumentować, że pierwsza sisterka bije po śmierci normalnie, umiera, ściągamy ją ze stołu i cztery pozostałe są chwilowo w unicie below starving strength, a więc mają plus 1 do hita, więc biją plus 1 do hita, umierają dwie kolejne, Zostają tylko dwie do tego bicia po śmierci i one są już below w half strength i mają jeszcze plus jeden dowód z tego bicia, nie? Tak to nie działa, absolutnie sprawdzamy po prostu w momencie startowym, że tak powiem, jaka jest sytuacja na stole. One są na przykład starting strength, bo wszystkie pięć żyją, biją po śmierci i wszystko się dzieje w jednym momencie i po prostu... Wykonujemy atak na naszych bazowych zasadach. To jest bardzo ważna sprawa, żeby tam nie rozliczać ich pojedynczo na potrzeby zasad. Oczywiście, kulać można pojedynczo, jak najbardziej. Te wszystkie ataki pierwsza, sica, druga, trzecia, czwarta ale ich, że tak powiem, status bycia starfing strength i tak dalej sprawdzamy tylko raz przed użyciem tego bicia po śmierci. Hazardus, no tutaj bardzo mocno, w sumie, troszeczkę zamotali, jeżeli chodzi o ten opis. Głównie rozchodzi się tutaj o to, że jeżeli używamy broni Hazardus na unicie i tylko część z tych broni Hazardus faktycznie przegrzewamy, że używamy tego profilu Hazardus, to możemy zabijać sobie modele z bronią Hazardus, które akurat tego nie przegrzały, tak? Przykładowo, mam trzy kryzysy. Dwa kryzysy przegrzewają swojego Cycle Ion Blastera, jeden nie przegrzewa i Rzucamy potem dwoma kosteczkami za każdego, za każdego Cyclog Ion Blastera, wypada nam jedna jedyneczka, więc trzy mortale mogą iść w tego kryzysa, który akurat nie przegrzewał, ale ma Hazardus broń po prostu. No i też jest dodatkowa informacja, że jeżeli mamy przykładowo w unicie komandera, który ma bronię Hazardus i on jest podpięty do unitu kryzysów, które akurat takich broni nie mają, no to rozliczamy to wszystko na komanderze, ponieważ on jest tym modelem, który ma broń Hazardus, ale nadmiarowe mortale i tak przechodzą dalej na unit, nawet na modele, które tego Hazardusa nie mają. Po prostu są rozliczane jak każde inne mortale. To tak w dużym skrócie jest mega jakaś rzadka sytuacja, żeby tak się działo, ale tutaj jest dokładnie to wyjaśnione, jest też piękny bard, długi przykład po prawej stronie tutaj, więc jeżeli ktoś chce no to bardzo proszę, zresztą ten dokument uważam, że jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka się mogła przydać w 10 edycji, bo tu naprawdę jest bardzo, bardzo dużo fajnych informacji. Kolejna strona, na której mamy zmiany, no to Objective Secure, no to jest ta zdolność, o której mówiłem wcześniej, sprawdzamy kontrolę na końcu każdej fazy oraz na końcu tury i sprawdzamy, kto w danym momencie kontroluje znacznik, czyli tak zwany właśnie Sticky Objective jak właśnie Objective Secure od intercesorów. Intercesorzy zeszli ze znacznika, na którym zaczęli w komandzie, bla, 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 mają ten Objective Secure, no ale przeciwnik tam wparował na przykład szarżą na ten znacznik, on go w szarży zabrał, a w ramach przykładowo konsolidacji on zszedł z tego znacznika, bo się musiał dokleić do innego unitu przeciwnika i już teraz na tym znaczniku nikogo nie ma. To, to tak jak mówiłem wcześniej, Kiedyś było tak, że ten Objective Secure działał, bo sprawdzaliśmy to tylko i wyłącznie na koniec tury, no i przeciwnika tam nie było, tak, na końcu tury, natomiast teraz sprawdzamy to co fazę, no i w tym przykładzie akurat, który opowiedziałem, koniec fazy szarży jest tym momentem, w którym znajdujemy się na tym znaczniku i przeciwnik traci ten Objective Secure. Bronie one-shot, jedna zmiana, ta zmiana po prostu z tymi broni one shotowymi, to zmienia się notorycznie, zarówno w temacie WTC, jak i też w temacie Games Workshop. Teraz mamy zapisane, jeżeli chodzi o Finding Deck, że po prostu nie działają te zdolności. Przykładowo Demolition Charges w Genokulcie, czyli te granaty od Akolitów, no to nie możemy sobie nimi rzucić z transportu, ponieważ Firing deck na to nie pozwala, możemy rzucić tylko i wyłącznie normalnie, będąc na stole. Tam wychodziły różnego rodzaju kwiatki, bo przykładowo, jeżeli użyliśmy tej broni, która była one-shotem w transporcie, to ona się jakby nie kończyła, ponieważ zdolność one-shot odnosiła się przykładowo w Akolita Genocultu do tego, że Wirer, czyli posiadasz tej broni, czyli Akolita, musi tym rzucić żeby ta zasada one shot się odpaliła, żeby ta, ten granat znikł, że tak powiem, tak? Więc działało to w ten sposób, że na przykład Akolita mógł siedzieć w ciężarówce, rzucić trzy razy tym granatem, a potem wychodził z tej ciężarówki, rzucał raz i dopiero wtedy odpalała się zdolność one shot, no bo to w końcu Birer rzucił tym 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 granatem i wtedy on go tracił. Mówię o tym, że Birer, ponieważ też tutaj taki dodatkowy komentarz ode mnie, pamiętajcie, że firing deck to jest zasada, która mówi o tym, że to transport. w cudzysłowie pożycza broń i strzela z broni wkładki. To nie jest tak, że ta wkładka z punktu widzenia zasad strzela, tylko transport strzela. Chodzi tutaj przede wszystkim o wszelkiego rodzaju bonusy, buffy i tak Przykładowo mamy akolitów, na przykład tego genokultu, którzy mają przerzut jedynek tu hit z bazy i przerzut jedynek tu wód, jeżeli przeciwnik jest na znaczniku i to jest zasada, która stricte dotyczy akolitów. I jeżeli dwóch akolitów strzeli sobie z firing deka, z flamerów, w cel na znaczniku, to z punktu widzenia zasad traktujemy to tak, jakby z tych flamerów strzelał pojazd. Pojazd nie ma zasady, że przerzuca jeden kit w przeciwnika na znaczniku, ponieważ to jest zasada akolitów, więc to w tym firing deku nie zadziała. To jest bardzo ważna informacja, żeby o tym pamiętać, że jeżeli strzelacie z firing deka. To aplikujecie zasady związane konkretnie z firing deckiem, z tym transportem. Out of Face Rules. To jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ to są właśnie dwa tematy, które chciałbym poruszyć w kontekście Overwatcha, jako taki właśnie dodatek, i to jest taka dobra rzecz, żeby się tutaj zatrzymać. Big Guns Never Tire, a więc zasada, która pozwala strzelać pojazdom i monstrom w kombacie, oraz zasada pistoletów po prostu, która pozwala strzelać w kombacie, nie działa w Overwatchu. Wynika to z tego, że obydwie te zasady mają zapisane, że one działają tylko w controlling players shooting phase, tak? Czyli w shooting phase gracza, który kontroluje te unity. A więc nie możecie zrobić tak, że przeciwnik nas szarżuje z za ściany nasz pojazd, przykładowo, i my po pierwsze w momencie rozpoczęcia szarży nie widzimy przeciwnika, bo jest za ścianą, a więc nie możemy strzelić overwatcha, bo nie mamy linii celowania. Zakładamy, że nie mamy ani tak? I ten przeciwnik wkleja się do nas końcem swojego ruchu szarżującego do kombatu, i my też nie możemy w tym momencie odpalić overwatcha na koniec ruchu, bo overwatcha odpalamy w dwóch momentach, tak? Albo na początku ruchu, albo na końcu ruchu, nie pomiędzy, tak? Nie możemy sobie strzelić do modelu, który akurat przebiega. Tylko sprawdzamy stan na początku wykonywanego ruchu, czyli jest za ścianą, i na końcu wykonywanego ruchu, czyli znajduje się już u nas base to base, widzimy go i tak dalej. I nie możemy tutaj strzelić Overwatcha z Big Guns Never Tire, ponieważ ta zasada działa tylko i wyłącznie w naszym shooting phase i nie możemy odpalić w Overwatchu, który odpala się albo we wrogim momencie, albo we wrogim charge phase. Analogicznie z pistoletami, jeżeli ktoś szarżuje nasz unit, który jest wyposażony w pistolety. No to tak samo, nie możemy sobie strzelić do niego, będąc już w kombacie. Więc to jest mega, mega zmiana. Jeszcze odnośnie strzelania Overwatch'a. Pamiętajcie, że Overwatch możemy wykonać tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli szarża jest udana. Czyli strzelamy w przeciwnika dopiero, jeżeli on rzuci kością i może wykonać swój ruch, ponieważ Overwatch jest odpowiedzią na ruch przeciwnika, a nie na deklarację ruchu przeciwnika. Oczywiście ten Overwatch jak najbardziej trzeba najczęściej strzelić na początku tego ruchu, tak? ale kolejność jest taka, że, że przeciwnik deklaruje szarżę, rzuca tą szarżę, widzimy, że ta szarża jest udana, bo rzucił tyle, ile powinien. Deklarujemy Overwatcha, rozliczamy Overwatcha i dopiero potem wykonujemy szarżę. Na kolejnej stronie jedna mała zmiana, ale która zmienia absolutnie bardzo, bardzo dużo. Redeploye, wszystkie zdolności, które pozwalają przestawiać do rezerw albo przestawiać unity na stole przed lub po rzucie na zaczęcie mają też zastosowanie do infiltracji, czyli wcześniej było tak, że unit wystawiony w infiltracji gdzieś tam w nowym względzie mógł w ramach redeployu albo wrócić do rezerw, albo wrócić do naszego deploymentu. Ta zmiana teraz mówi nam, że unit z zdolnością infiltratorską może zostać przesunięty w inne miejsce w Landzie. No to jest mega, mega duża zmiana pod kątem gameplay'u, pod kątem zastosowania infiltracji, mega bufująca unity, które tą infiltrację mają, naprawdę bardzo dużo to zmienia. Jeżeli tylko wyłącznie macie unity z infiltracją w swoim kodeksie, to powinniście o tym wiedzieć, powinniście z tego korzystać. Ponieważ taki redeploy przykładowo w GameStiller Kulcie albo na skitarii Hunter Kohorcie w Admechu robi bardzo, bardzo dużą robotę. W szczególności na przykład w Admechu, gdzie ta przestawka, ten redeploy jest po na zaczęcie. A więc ja wiem, że zaczynam, to mogę się wtedy przestawić w tym No Man's Landzie bardziej ofensywnie, a jeżeli. Przeciwnik zaczyna, to mogę się schować za ścianą, przykładowo, w Nowym z a nie muszę się cofać do własnego diplementu. nie? To jest mega, mega zmiana. Kolejna informacja, też taka raczej pierdłuka, wydaje się to oczywiste, no ale takie rzeczy trzeba zapisywać, splitting units. Jeżeli zesplitowaliście jakiś unit na dwie mniejsze części, na przykład korzystając z Venomów Drukarii, żeby sobie na przykład kabalitów podzielić na dwie piątki, no to dalej, już nie splitujemy, tak? Nie można potem podzielić dalszej piątki kabalitów na trójkę i dwójkę przykładowo, tak? Po prostu wykonujemy to tylko i wyłącznie raz. Potem jest informacja na temat wehikli. Tutaj są takie dwie informacje o tym, że embarkujemy i disembarkujemy się w trzech calach od transportu lub pięciu calach wertykalnie od dowolnej części tego transportu. Mega, mega ważne. Bo to oznacza, że możemy na przykład wyjść z transportu na jakieś piętro, jeżeli to nam pozwala. Jeżeli jesteśmy po prostu 5 cali wyżej, a nie tylko 3 cale. Ignorowanie modyfikatorów. Ostatnia taka konkretna, prawdziwa, że tak powiem, strona związana z tym ról z komentary. W dużym skrócie, ignorowanie modyfikatorów ignoruje wszystkiego rodzaju modyfikatory. Kiedyś był podział na modyfikatory broni, i modyfikatory ataku bodajże. I niektóre te modyfikatory, jak na przykład... Minus jeden do damage'a było zapisane tak, że to modyfikuje atak, to nie działało i tak dalej, bla bla bla, totalnie nieważne. Teraz jest mega prosto, mega fajnie, mega dobrze. Po prostu, jeżeli macie informację, że ignorujecie jakieś modyfikatory, to ignorujecie wszystko jak leci. Ignorowanie muwa na przykład z night spinner'a minus dwa do, do ruchu, ignorujecie to. Ignorowanie, zmniejszenie toughness'a z Devgardu guard'u, ignorujecie. Zmniejszenie save'a. Modyfikatory, na przykład do minus 1 to wound, jeżeli przeciwnik ma większą siłę, i tak dalej, jeżeli przeciwnik wam ignoruje objective control, liderkę, ataki, ballistic skill, weapon skill, siłę, armor penetration i damage, wszystko to sobie po prostu ignorujecie, jeżeli przeciwnik ma jakieś modyfikatory i was to totalnie nie interesuje. Tak samo ignorujecie modyfikatory do wszystkich testów, tak? Nie tylko do statystyk, ale do testów. Jeżeli ktoś Wam mówi, że macie trudniejszy hazardous test, trudniejszy desperate escape test, advanced roll i tak dalej, to też wszystko po prostu ignorujecie. No i na końcu informacja o tym, że słowo all, wszystko nie oznacza, że musicie wszystko sobie zignorować, bo to by oznaczało, że ignorujecie też sobie pozytywne modyfikatory, tylko macie pełen wybór, tak? Jest sytuacja, że macie plus 1 do hita z jakiegoś tam buffa, a jednocześnie przeciwnik ma minus 1 do hita, minus 1 do demedża, no to wy stwierdzacie mój unit ignoruje modyfikatory, a więc zostawiam sobie plus 1 do hita, ale ignoruję minus 1 do hita i minus 1 do demedża i lecicie. Bardzo fajnie, że to zrobiono. Wcześniej to było mega zagmatwane, tutaj jest bardzo fajnie tutaj sklaryfikowane. No i zmieniono dwa stratagemy. Pierwsza sprawa to rapid ingress, od niego sobie zaczniemy. Ponieważ działa dokładnie tak jak wszyscy grali, ale nie tak jak działał. W dużym skrócie, Rapid Ingress wcześniej był zapisany sprzecznie z korulsami i tak naprawdę, czytając go słowo po słowie z korulsami, strategiem Rapid Ingress był nieużywalny. Nie będę się tutaj zagłębiał w prawniczy bełkot, który. Miałby wam wyjaśnić dlaczego tak było, ale tutaj ta zmiana na czerwono, w szczególności to zdanie w nawiasie, które odnosi się do tego, że nawet jeżeli to nie jest nasz Movement Face, bardzo wiele wyjaśnia w tym temacie. Teraz po prostu Rapid Ingress pozwala nam działać normalnie, że tak powiem. I jeżeli wszystkie unity mają Deep Strike Ability, to możemy tego użyć jako Deep Strike'a, nawet jeżeli nie jest to. Nasz movement, ponieważ zasada strajka była tak zapisana, że mogliśmy je użyć tylko i wyłącznie w naszym mouvementie, więc nie działała ona w rapid ingresie. No, tak czy inaczej, to jest tylko i wyłącznie taka klaryfikacja, żeby grać tak jak się grać powinno, tak jaki jak jest intent i tak jak wszyscy grali, tak? Bo jestem pewny, że 99,9% graczy czterdziestkowych grało rapid ingress by intent, a nie dosłownie tak jak jest zapisane z korulsami, no bo korulsy wcześniej go zabraniały. Druga rzecz w command re -rollu, Ciekawostka, target that unit from your army. I teraz o co chodzi? Wcześniej w targecie była kreska. Command Rider oficjalnie nie targetował żadnego unitu. Dlaczego to było takie ważne? Było to ważne między innymi w zakresie odzyskiwania cepeków. Przykładowo, w Admechu jest zasada. Że jeżeli unit ma data TTR i jest targetowany stratagemem, to na 5 plus odzyskujemy CPK. Command rule na to nie działał, ponieważ target nie był określony, tak? Przerzucaliśmy sobie jakiś rzut. Rzut był powiązany z jakimś tam naszym unitem, ale stricte nie targetowaliśmy naszego unitu, więc nie mogliśmy odpalić tej odzyskiwaczki. I tak samo działało to we wszystkich innych zasadach, które mówiły, jeżeli twój unit jest targetowany strategem, to coś tam. Wcześniej command -roll nie targetował naszych unitów, teraz targetuje, więc jest to zmiana no zdecydowanie na plus, bo też jest taka bardziej by intent. No i ostatnia sprawa, że objective markers wszędzie po prostu dorzucono, że sprawdzamy kontrolę znaczników i tak na końcu dowolnej fazy albo tury, ponieważ też sprawdzamy de facto na koniec fight phase'a, a potem jeszcze sprawdzamy na koniec samej tury, czy coś się tam z jakiegoś powodu. Nie zmieniło. I tak to wygląda, i w sumie to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasz rule z komentary. I teraz taka ciekawostka oświadczenia się Overwatcha i jej ruchów reakcyjnych. Overwatch ma zapis, że jest w reakcji na Normal Move Advance Fallback lub Setup, i na przykład to pozwala strzelać Overwatch'a w Uni, który wyszedł z transportu, bo prawie nie wykonał Normal Move'a. Ale wykonał setup, tak? Ustawiliśmy go na, na stole i możemy w taki unit strzelić Overwatchem. Ale już, jeżeli jest ruch reakcyjny, czyli na przykład odskok Grey Knightów, czy np. koniki admechu, które skakują, jak się podejdzie w 9 calach i tak dalej, to jeżeli przeciwnik wyjdzie z transportu, czyli nie wykonał normal, move advance ani fallbacka, to my nie możemy odskoczyć na ten disembark, ponieważ nasz, disembark, nasz odskok mówi, że musimy wykonać jeden z, z tych trzech ruchów. A desembark nie wykonuje żadnego z tych trzech ruchów. Tak samo jest z Deep Strike'em, z rezerwami. Nie możemy sobie odskoczyć, ponieważ wyjście z rezerw nie jest normal move'em, advance'em ani fallbackiem, tylko jest setupem, ustawieniem po prostu unitu na stole. To się wiąże z, tym, z tą informacją, o której mówiłem już dwukrotnie, że unit wychodzący z rezerw jest traktowany jakby się ruszył na potrzeby tam broni heavy i tak ale nie wykonał stricte normal move'a, więc też nie odpala wszystkich innych zasad przeciwnika, które tam jakoś reagują na normal move. Ten overwatch działa tylko wątpliwie dlatego, ponieważ tam jest dopisek w tym overwatchu, że on działa też na setup, tak, a normalnie jakby tam nie było, no to to by też się nie triggerował. Jest też taka ciekawostka, bo o tym kilka razy dyskutowałem z różnymi osobami. Ogółem nie ma wymogu, żeby przykładowo Ruszyć się transportem i potem wyjść w trzech calach od transportu od razu. Ani nie ma wymogu, że najpierw wychodzi wkładka, ta wkładka się rusza, a potem rusza się transport. Ruszacie się normalnie transportem do przodu, potem ruszacie się jakimś tam drewnotem, czołgiem i spiderem, i potem wychodzicie z tego transportu w trzech calach wkładką. Taką kolejność można jak najbardziej zastosować. I na koniec jeszcze taka prośba, żeby dokładnie czytać zasady. No wiadomo, bo no niestety Games Workshop gubi się w temacie jakiejś tam spójności itd. i tak dalej, wymyśla po prostu różne rzeczy. I mam takie dwie ciekawostki, już tak na sam koniec, że tak powiem, z życia. Pierwsza ciekawostka dotyczy wykonywania akcji, będąc battle szokowanym, Bo dostałem całkiem niedawno pytanie, czy unit battle szokowany może wykonywać akcję. Odpowiedź brzmi i tak, i nie. W rulebooku nie ma informacji, że unit z Battle nie może wykonywać akcji albo że przestaje być Elite to Shoot czy coś takiego. Battle zabiera wam Objective Control, macie 0, wpływa na Fallbacka, wymusza tam disparate Escape Test i nie możemy używać strategii na taki unit. To są tylko te trzy rzeczy. Ewentualnie, we własnych zasadach możecie mieć jakiś zapis, że coś nie działa na unit z Battle Shockowany. Przykładowo gwardia ma taki strategię Inspired Command, wybieramy nasz unit w command phase przeciwnika i rzucamy rozkaz, ale jest restrykcja, że twój oficer nie może rzucić tego rozkazu na zbattleshockowany unit. To jakby wychodzi z naszych zasad, tak? Natomiast stricte battleshock nie jest powiązany z wykonywaniem różnego rodzaju misji z sekundarek, z tactical mission, ale zdecydowana większość tych misji ma zapis że nie może być wykonywana, jeżeli jesteśmy z battle szokowani. Więc po prostu zalecam, zachęcam do tego, żeby czytać zasady. I druga rzecz, to jest właśnie taka totalna ciekawostka związana z redukcją demedża, ponieważ to pojęcie występuje tak dość ogólnikowo, natomiast ma dwa różnie zastosowane zapisy. I tutaj wejdziemy sobie na przykład ghost killa oraz zasadę redukcji, jaką mamy w admechu z jednego ulepszenia. I teraz tak, zasada nekromechanik mówi, że raz na rundę, kiedy nasz rzut obronny jest nieudany, to zmieniamy damage na 0. Teraz tak, obydwie te zasady redukujące damage, tak jak mówiłem, nie redukują w całości damage'a powiązanego z modyfikatorem, z na przykład z melty, tak? Jeżeli ja dostanę D6 plus 4 z melty, to to D6 sobie mogę zredukować, melta przechodzi. To jest jakby takie same w obydwu tych przypadkach. Ale chodzi mi tutaj o zapis. Nekromechanik ma zapis dotyczący oblanego saving throwa, a więc używam tej zdolności po tym, jak obleję save. Plus jest taki, że mogę spróbować rzucić rzut obronny przeciwko atakowi, no i może nie będę musiał tego wykorzystywać. Minus jest taki, że to nie działa na Devastating Wounds, ponieważ Devastating Wounds omijają ten step rzucania save'a, po prostu udany wound roll na Critical Wound Rollu, najczęściej na szóstce, powoduje, że aplikujemy przeciwnikowi damage bez save'a. I nekromechanik nie pozwala tego zignorować, ponieważ nie rzucaliśmy w ogóle rzutu obronnego. I teraz, żeby była jasność, możemy rzucać rzut obronny nawet skazany na klęskę. Jeżeli przykładowo mam save'a 3+, i dostaję z AP4, to ja teoretycznie rzucam rzut obronny, ale muszę wyrzucić 7 na kości, to jest niemożliwe, więc on zawsze będzie nieudany, ale... Technicznie rzut obronny mi przysługuje, i wtedy ta alokacja damage'a zostaje zredukowana do zera z tego nekromechanika, tak? ponieważ rzut obronny miał miejsce. To, że rzutu obronnego nie da się zdać, nie znaczy, że on nie następuje. Rzut obronny nie następuje w przypadku Devastating Woundów, i to jest kwestia ne nekromechanika. Natomiast w Ghost Killu jest inaczej. Steel w Drone dwa razy na bitwę. Po tym, jak atak został zalokowany. Możemy zmienić jego damage na zero. A lokacja ataku odbywa się po udanym udrolu, czyli przeciwnik nas udanie zbudował i my w tym momencie przed ewentualnym save'em decydujemy, czy zerujemy damage. Co ma oczywiście swoje plusy i minusy, bo jest po prostu alternatywną zdolnością podobną, ale nie taką samą. Plus względem przykładowo nekromechanika obok od admechu jest taki. Że to działa na Devastating gundy, Ponieważ przeciwnik nam wbił szóstkę tłunt, alokujemy damage, a ja mówię: Nie, 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 kolego, to będzie zero. Minusy są dwa. Pierwszy minus, nie możemy wykonać rzutu obronnego, bo to jest przed save'em. Po prostu stwierdzamy: OK, przepraszam, to nie wchodzi. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest przed rzutem na określenie damage'u, jeżeli ten damage jest losowy. Jeżeli dostajemy z laskanona D6, plus 1. To nie możemy powiedzieć, o kolego, wiesz co, rzuć tutaj, zobaczymy, jak będzie piątka, to zredukuję, jak będzie dwójka, to przyjmuje. Nie można tego tak zrobić z tej zasady. Ta zasada mówi wprost, że to jest after an attack has been allocated, czyli był hit, był wound, teraz jest Twoja decyzja, graczu Tau, czy zerujesz ten damage. A jeżeli nie zerujesz tego damage'a, to przysługuje ci save, a dopiero potem jest określona wielkość tego damage'a, jeżeli jest ona losowa. Więc o tym tutaj warto pamiętać, że te zdolności są podobne, ale działają na troszeczkę innych szczegółach. No i w sumie tyle na dzisiaj. Wyszło nam kilkadziesiąt minut, udało się zmieścić poniżej godzinki, więc bardzo, bardzo fajnie. Ogółem mega zachęcam do regularnego przeglądania rules. Komentary szczerze uważam, że to jest dokument, który powinien być częściej przeglądany przez graczy niż korulsy, ponieważ korulsy bardzo często mówią o ogólnikach a rules komentary mega uszczegóławia tematy powiązane z konkretnymi zasadami na bardzo, bardzo wiele pytań i są odpowiedzi w tym dokumencie. On się rzeczy jest większy od rulesów, ma więcej treści, ma też więcej obrazków sensownych, więc jak najbardziej tutaj polecam. Bardzo, bardzo dobry dokument. Jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, abyśmy poruszali tutaj w ramach takich pogawędek w przyszłości, to oczywiście zapraszam do komentowania. Jeżeli będą się pojawiały jakieś nowości związane z grą turniejową, to pewnie kolejne materiały także będą się tutaj w tym temacie pojawiać. Ja powoli zbliżam się do takiej kolejnej tier listy, która ma za zadanie ocenić plus minus siłę armii w pierwszym kwartale. Myślę, że ten materiał pojawi się. W okolicy 3 tygodnia marca, i będziemy sobie opowiadać, jak to dane armie stoją w naszej mecie, tak, żeby było czego słuchać do malowania naszych pięknych figurek. A na ten moment bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko! I do następnego. Siema.